Ja powiem, jak dostać się do game devu. Tak sobie wymyśliłem tytuł, aczkolwiek ja dostawałem się do game devu 22 lata temu, więc moje informacje nie są najświeższe. To będą takie informacje, jak mi się wydaje, że teraz powinno się dostawać do game devu. Ja bywam raczej po drugiej stronie, czyli jestem tym, który blokuje innych przed dostaniem się do game devu. Ale zdradzę parę sekretów, jak przełamać barierę, czyli mnie. Trochę o mnie, to jest mój dorobek. Trochę projektów większych, w których miałem większy udział, trochę projektów mniejszych, których tylko tam dotknąłem boskim palcem i już nie są one takie, właśnie te mniejsze nie są takie dobre, więc chyba mój dotyk im nie przysłużył się za dobrze, może poza Wiedźminem 2. Kto ciekawy, to sobie te rzeczy może znaleźć. Będzie na wideo. Trzy sposoby. Ja zdradzę trzy sposoby, bo tyle w zupełności wystarczy. Jeżeli nie uda wam się wejść do game devu jednym z tych trzech sposobów, to po prostu wam się nie uda. Szkoda więcej próbować. Będą to trzy sposoby. Jeden sprytny, który polecam, który ja użyłem, żeby dostać się do game devu. Drugi to taki tradycyjny w rozumieniu tego, jak się o tym opowiada. A trzeci to jest bardzo tradycyjna metoda, tu nie będzie żadnych niespodzianek. Witamy Jacka Jankowskiego przy okazji. Zaczniemy od tego pierwszego, bo on jest najskuteczniejszy i jest on najprostszy, więc no może nie najprostszy, ale przynajmniej gwarantuje 100% sukcesu. Mianowicie wystarczy stworzyć swoją grę i jesteśmy częścią game devu. To proste. I ponieważ game dev, ja będę używał tego słowa takiego slangowego, bo to branża elektronicznej rozrywki, to się tak nazywa poważnie, ale tego się nie da wymówić łatwo i szybko, natomiast game dev jest po prostu typowym słowem używanym przez wszystkich w branży. Więc game dev to nie jest jakaś kasta, do której wejście jest jakieś specjalne, wymaga czegokolwiek. Wystarczy zrobić swoją grę i jest się już częścią tego przemysłu. Oczywiście pierwsza gra to niekoniecznie musi być gra komercyjna, to nawet nie o to chodzi. Bo i zrobienie gry obecnie jest bardzo proste. Nie ma, moim zdaniem, nie tyle, nie wiem, jak jest dobre polskie słowo, nie ma wymówki, żeby tej gry nie zrobić, żeby nie próbować wejść do branży właśnie taką metodą robienia gier. Mamy mnóstwo, jest dostępne mnóstwo wiedzy, jak tworzyć gry, jest mnóstwo wiedzy na temat, jakich używać narzędzi, jakie procesy są potrzebne, by stworzyć grę. Wystarczy ją po prostu zrobić. Mamy mnóstwo, znowu to samo słowo, dobrych narzędzi, już samych narzędzi, które nam tu ułatwiają, nawet narzędzi stricte do tworzenia gier. Są to gotowe silniki, wystarczy tylko czasem minimalistyczna wiedza programistyczna, abyśmy gry robili. Jeżeli brakuje nam talentu w pewnych dziedzinach, a przeważnie jest tak, że nie każdy potrafi robić wszystko, to ma znajomych. Ci znajomi mają mnóstwo talentów, ci znajomi mają szansę poznać te wszystkie technologie, które są niezbędne do tworzenia gier i mogą je zrobić. Więc wystarczy wziąć znajomego, stworzyć mały zespół i zrobić grę. Pomysłów na gry nigdy nie brakuje, o to jest najprościej. Myślę, że każdy takich pomysłów ma, a jeśli nie, to zepsułem coś i nie wiem, co zrobiłem. O, nie. A jeśli nie, jeśli mamy problem nawet z pomysłami, a chcemy zrobić swoją pierwszą grę, to nie róbmy nawet oryginalnej gry. Zróbmy klona jakiejś innej gry. Pierwszą grę, jaką ja zrobiłem, to był klon gry Boulder Dash. Ci, którzy są dostatecznie starzy, to wiedzą, co to za gra. Ja sobie napisałem literalnego klona tej gry na peceta, to była gra z 8-bitowych komputerów, ponieważ chciałem napisać swoją pierwszą grę. Zrobiłem to tylko dla siebie, tej gry nigdy nikomu nie pokazałem. Ona miała nawet jakąś grafikę i działa idealnie tak, jak działał oryginał. Moim celem było stworzenie gry od początku do końca, ponieważ to nie o to chodzi, żeby coś sobie pogrzebać. To chodzi o to, żeby zrobić kompletny projekt. Projekt, który będzie miał wszystko, co ma gra. Początek, koniec, jakąś rozgrywkę, w której o coś chodzi, w której zobaczymy jakieś menu startowe, które pozwoli nam je uruchomić, w którym będzie grafika, jakakolwiek ona by nie była, będą dźwięki, jakiekolwiek, skąd je weźmiemy, to jest też nieistotne. Chodzi o to, żebyśmy te wszystkie elementy zebrali w jeden gotowy produkt. To nas mnóstwo nauczy. Zdobędziemy olbrzymią ilość doświadczenia produkcyjnego. Przede wszystkim przekonamy się,
przekonamy się, jakie to jest trudne. Nawet zrobiąc klona dowolnej gry, przekonamy się, że to nie jest takie łatwe, jak nam się wydaje. Mamy tutaj na sali kursantów, których staram się uczyć game devu, oczywiście nie ja osobiście, ale ja i wielu innych wykładowców, i oni mogą potwierdzić, jak trudnym zadaniem jest stworzenie swojej pierwszej gry i jak zaskakująco jest to trudne. Mimo że nie stawiamy żadnych wymogów co do tego, jaka to może być gra. Dzięki takiemu prostemu eksperymentowi, tej próbie wejścia do branży, dowiemy się przede wszystkim, czy chcemy robić gry, bo to nie jest oczywiste. Poznamy swoje możliwości i ograniczenia i tutaj się szybko nauczymy, że nie wszystko, co robimy, jest fajne, albo nie wszystkie pomysły, które mamy, na przykład po zrealizowaniu, zamieniają się w ciekawą rozgrywkę. Zdobędziemy gigantyczną ilość doświadczenia. Ale to nie wszystko. Ten sam cały proces robienia tej gry, to jest coś, co robimy dla siebie przede wszystkim. To jest taki pewien rytuał przejścia, w którym sprawdzamy siebie, sprawdzamy, czy chcemy być game devem, tak zwanym, czy chcemy być twórcą gier. Jeżeli najlepiej się nie nastawiamy na żaden sukces komercyjny, na to, czy w tą grę ktokolwiek zagra poza nami, znajomymi, dziewczyną, mamą, rodziną, tylko to jest coś dla nas. Dzięki temu przekonamy się, że chcemy robić gry i dzięki temu będziemy mieli coś, co jest fantastycznym materiałem przekonywującym innych, że my jesteśmy już w tej branży i że możemy w niej być dalej. Jeśli będziemy chcieli robić inne gry, jeżeli będziemy się chcieli zatrudnić, to dzięki temu pierwszemu doświadczeniu będziemy mogli to zrobić. Taka gra doskonale wygląda. Zakładając, że oczywiście jest zrobiona od początku do końca, tak jak powiedziałem, jest takim kompletnym produktem, ona doskonale wygląda w naszym portfolio czy w CV naszym, jeśli będziemy się starać już w taki bardziej tradycyjny sposób o pracę w branży. Bo właśnie, nic tak nie przekonuje potencjalnego pracodawcy w branży gier, jak własny projekt, pokazany, powiem tak, to jest moja gra, którą zrobiłem, albo lepiej, to jest portfolio moich gier, które zrobiłem. Ta jest prosta, o Mikołaju, który coś tam robi, to jest o skokach narciarskich, jak był czas Małysza i tak dalej, i mamy taki zestaw gierek. Wszyscy rozumieją, że one mogą być niedoskonałe, to jest oczywiste, natomiast taki potencjalny pracodawca będzie wiedział, że jesteśmy ludźmi, w których warto inwestować. Nieważne, jakie masz wykształcenie, nieważne, jakie masz, nawet być może doświadczenie, pokaż mi swój produkt, to mnie przekonuje najbardziej. Potem możemy się dopytać o detale, co tak naprawdę umiesz i czego chcesz. Natomiast to przekonuje praktycznie wszystkich. I z praktyki wiem, że pozostałe rzeczy, takie jak wykształcenie, kursy, szkolenia, nawet jakaś tam historia pracy, nie działa tak pozytywnie jak efekt naszej pracy, jak powiedzenie, ja zrobiłem to i tamto, to są moje gry, które zrobiłem sam czy z kolegami dla zabawy, one są fajne, to są moje pomysły. Każdy może zweryfikować, że to nie jest to, że ja mam kajet zapełniony pomysłami na gry, tylko to są normalne, zrealizowane pomysły, które skonfrontowałem ze sobą przede wszystkim realizując je, ale skonfrontowałem także z jakąś minimalną publicznością, która, jeżeli ta gra oczywiście miała publiczność, bo obecnie dotrzeć z grami do publiczności nie jest specjalnie trudno, to tym lepiej. To pokazujemy, że pokazaliśmy grę, mieliśmy jakiś odzew, poprawiliśmy ją na przykład po usłyszeniu tych opinii, to jeszcze lepiej. I tak naprawdę to doświadczenie tworzenia pierwszej gry może też być dobrym bodźcem, abyśmy się zdecydowali nie szukać sobie dalej pracy w branży i używać tego jako elementu CV, ale po prostu możemy zdecydować, że będziemy swoim szefem i będziemy te gry robić po prostu sami. Oczywiście jak robić gry samemu, obecnie to jest temat na osobną prezentację, może ktoś kiedyś ją zrobi albo ktoś zrobi ją ciekawsze. Druga metoda. Tamta jest zdecydowana, tamta działa, ale są też metody inne, nie wszyscy idą tą drogą, bo z różnych powodów. Właściwie to nie wiem dlaczego. Może nie są programistami na przykład i ciężko im pokonać problemy związane z programowaniem gier, nawet z złożeniem gry w jakimś systemie do składania gier. Ona jest, dlaczego tradycyjna, to za chwilę powiem. No oczywiście taką tradycyjną metodą to zatrudniamy się w branży, idziemy do firmy, która zatrudnia, firmy branżowej i mówimy, że chcemy się zatrudnić. Firmy poszukują pracowników nieustannie, szczególnie w Polsce jest bardzo duże ciśnienie na to, żeby gry robić i żeby ludzi zatrudniać. Niestety przeważnie te firmy mają spore wymagania odnośnie wykształcenia, znaczy może nie tyle wykształcenia, ale doświadczenia,
talentu, umiejętności. Przeważnie zatrudniają w tych najbardziej, w dziedzinach, w których jest największe zapotrzebowanie, czyli w programistów, czy też artystów. A co jest z tym, jeśli nie jesteśmy programistą czy artystą, na przykład chcemy być projektantem gier. Projektantów czasem się najmuje, ale jeśli już się najmuje projektantów, to najchętniej projektantów, którzy jakieś gry już zaprojektowali, ponieważ wiadomo, że ich pomysły zostały sprawdzone i tacy ludzie są po prostu wygodniejsi do zatrudnienia. Więc jest taka metoda, która pozwala to ominąć. Ona jest, to jest przez zatrudnienie się jako tester. To jest trudne, ponieważ niewiele firm w Polsce ma własne działy testów. To tylko te największe, ale akurat ta metoda działa najlepiej w tych wielkich firmach, więc warto tam sobie pójść. Zatrudniamy się jako tester. Jako tester dajemy się poznać jako przede wszystkim, no będąc testerem już jesteśmy w branży, więc jakby spełniliśmy ten wymóg, zrobiliśmy ten krok, żeby się do branży dostać. Problem jest taki, że testerzy to są tacy pracownicy sezonowi. Oni są zatrudniani przeważnie w okresach gorących, kiedy gra się kończy, a potem no niestety są traktowani jako zwykłe zasoby, czyli krótko mówiąc wyrzucani. Więc zaczepienie się jako tester, no to jest rzeczywiście wejście do branży, ale często ono bywa wejściem tylko tymczasowym. Możesz? No właśnie, ja chciałem o tym człowieku pewnie też powiedzieć. Nie. No właśnie, ale, więc zdobyliśmy przyczółek, ale pamiętajmy, praca testera jest szalenie ciężka. To często wyobrażenie, jak pracuje tester, jest zupełnie odmienne od tego, jak on naprawdę pracuje. To jest jak praca na przodku w kopalni. To nic miłego. To tylko tak z wierzchu wygląda, to jest człowiek, który gra całe godziny w grę i jeszcze mu za to płacą. No, naprawdę po 2 tygodniach grania non-stop w tę samą grę nie chce się już grać w żadne inne gry. Trzeba być bardzo, bardzo na to odpornym. Ale taki człowiek ma szansę zaprezentowania się jako łebski koleś, który ma dużo, który chce pracować, który chce się uczyć narzędzi używanych w danej firmie, procesów używanych w danej firmie i daje się poznać jako taki człowiek, który wychodzi poza te ramy zawodu, czy też tego stanowiska, w którym został zatrudniony. I takich ludzi się lubi, bo oni bardzo pomagają. Oni tylko mówią, znalazłem tu błąd, bierze teczuszkę, idzie do domu, tylko on mówi, znalazłem błąd i wiem, jak go poprawić. Wystarczy, że wezmę to w narzędziu i tak dalej, i ktoś mówi, tak masz rację, to jest dobra metoda, to zrób to. Dzięki temu oszczędzimy sobie czasu, ten błąd nie będzie szedł przez cały proces powtarzania, poprawiania go, tylko ty załatwisz tę sprawę. Mamy o jeden błąd mniej, i idzie nam dobrze. Tym samym przede wszystkim będąc takim testerem, który wychodzi poza ramy swojego stanowiska, poznajemy bardzo dobrze branżę od środka. Poznajemy kto, co i jak robi, jak wyglądają procesy, poznajemy ludzi na innych stanowiskach, w innych departamentach, rozmawiamy z nimi na wiele tematów, dajemy się poznać jako fajny koleś. I efekt jest taki, bardzo często, szczególnie to będzie ten przykład, że zostaje to docenione i tacy ludzie szybko awansują. I oni najczęściej awansują do działu designu, projektowania gier, ponieważ najczęściej to są ludzie, którzy mają mnóstwo pomysłów i chcą je realizować i ponieważ zdobyli wiedzę, jak to wszystko jest robione, nie trzeba im wiele tłumaczyć, jak działa ten biznes. Oni też wiedzą, jaka jest cena realizacji swoich pomysłów, więc są dobrymi projektantami, którzy nie projektują dlatego, że się tam obudzili w nocy i mieli olśnienie i chcą to zrealizować, tylko wiedzą, że za pomysłem idzie cały żmudny proces produkcji. I żeby nie było, znaczy moje przykłady są oczywiście z CD Projektu, ponieważ spędziłem tam parę lat i to jest firma, w której ta metoda działała wielokrotnie i znam kilka osób, które zaczynały jako testerzy, przeszli do designu i nie jeden z nich jest ten Konrad Tomaszkiewicz, jest szefem Wiedźmina 3 obecnie. To był człowiek, który zaczynał jako tester. I na dodatek po medycynie, żeby było śmieszniej, więc zupełnie był człowiekiem ani nie z branży, ani wykształcenie jego nie mówiło, że powinien być głównym designerem i szefem dużego projektu. Oczywiście zajęło mu to kilka lat, ale to nie powiedział, że będzie łatwo.
Znam, oprócz niego znam jeszcze kilka osób, które zaczynały w testach, a obecnie albo są samodzielnymi twórcami swoich gier, lub też po prostu awansowali w ramach firmy i siedzą teraz dość solidnie w branży. No i na koniec ta metoda naprawdę tradycyjna, czyli edukacja i praktyka. I tu nie ma żadnych tajemnic. Ja nie znam żadnego sensownego kierunku, który jest stricte game devowy. Nie wiem, czy istnieje, a jeśli istnieje gdziekolwiek, to nie znam nikogo, kto go ukończył i żeby cokolwiek w game devie robił, przynajmniej znaczącego. Jest dużo, na wielu kierunkach są przedmioty związane, ponieważ tworzenie gier jest dość popularne, nawet premier Pawlak, jak był premierem, też to zauważył, więc ludzie zaczynają zauważyć, że istnieje taka branża, w której w Polsce pracuje około 2,5 tysiąca osób. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, no ale już taka jest widoczna. I że ta branża przede wszystkim potrzebuje bardzo dużo ludzi, więc gdzieś tam na każdej polskiej uczelni studenci otrzymują jakieś skrawki wiedzy związanej z grami. Dobrze, jeżeli tą wiedzę przekazują ludzie, którzy mają jakiekolwiek o tym pojęcie. Gorzej, jeżeli przekazują to ludzie, którzy tą wiedzę przeczytali w książkach. Tak też jest, bowiem. Tu trzeba uważać, to znaczy, jeżeli gdziekolwiek, ktokolwiek będzie kogoś mamił, że to jest właśnie, tu są przedmioty związane z grami, my uczymy tworzenia gier, to powinno się zapalić nam czerwone światełko i musimy sprawdzić, czy po pierwsze robią to ludzie, którzy mają jakiekolwiek pojęcie, czy zrobili na przykład swoją pierwszą grę, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. Domagajmy się praktyków, jeśli chcemy iść tym torem i chcemy otrzymać wiedzę stricte dotyczącą gier. No, jest taka komercyjna inicjatywa pod tytułem Digital Frontier, którą stworzył Artur Korasiński, znany nam tutaj wszystkim, gdzie to jest taki pierwszy krok, w którym staramy się przekazać dużo wiedzy stricte dotyczącej tworzenia włącznie gier. Jak będzie, to się dowiemy po pierwszym pełnym cyklu, który się kończy w czerwcu. Może mam nadzieję, że kogoś jednak czegoś nauczymy. Natomiast jeśli chcemy pójść jeszcze bardziej tradycyjnie, czyli po prostu pójść na porządny kierunek, który daje szansę nam potem w świecie gier, no to są właściwie dwie ścieżki kariery. Jedna to jest ścieżka programisty, druga to jest ścieżka artysty. Pozostałe moim zdaniem szanse dają mniejsze, nie mówię, że nie, ale te to są naprawdę dobre. Oczywiście to wykształcenie nie poparte prawdziwymi umiejętnościami, talentem, doświadczeniem takim jakimś praktycznym, niewiele nam się przyda. Owszem, jest mile widziane, niemniej jednak wciąż jest dużą barierą, znaczy brak tego wszystkiego, jest dużą barierą przed wejściem do branży. Więc trzeba odbywać praktyki, staże, pracować nad własnymi projektami, robić te własne gry, nawet jeśli postanowimy, że najpierw zdobędziemy solidne wykształcenie, to żeby potem z tym wykształceniem łatwo wejść do branży, to jednak te swoje gry wciąż musimy mieć. Musimy je sami zrobić. I tak, jeśli chcemy być programistą, który potem będzie robił cokolwiek w branży gier, no to musi być programista, który jest prawdziwym programistą, który programuje. Nie dlatego, że ukończył studia pod tytułem informatyka, to nie jest wystarczająco ten. To jest człowiek, który zdobył czy na studiach, czy też przed swoją dodatkową pracę solidną wiedzę na temat programowania. I to chodzi o znajomość języka C++, który jest wciąż obowiązującym językiem programowania gier, niezależnie od tego, co tam się czasem mówi. Musi wiedzieć, jak działa komputer i to najczęściej na dość niskim poziomie. Powinien mieć pojęcie o architekturze, czy procesora, czy też procesora graficznego, zresztą się bardzo przydaje. Znajomość innych języków programowania, owszem, bywa przydatna, aczkolwiek to fluktuuje. Jeżeli będziemy dobrym specjalistą od C++, damy sobie radę ze wszystkim innym, a jakby brak znajomości tego i umiejętności programowania w C++ praktycznie nas z game devu, przynajmniej szerzej rozumianego, eliminuje. Musimy tworzyć własne gry, musimy próbować tworzyć jakieś własne narzędzia, udzielać się w jakichś projektach, ponieważ to jest wszystko bardzo istotne, to są wszystko bardzo istotne źródła wiedzy i doświadczenia.
I ja zapytałem Michała Iwanickiego o trochę dobrych rad. Michał Iwanicki jest programistą obecnie w firmie Naughty Dog. Firma Naughty Dog to jest ta firma, która zrobiła Uncharted. 1, 2, 3 chyba, tak? Już były 3. Teraz robi The Last of Us. Michał pracuje przy grze The Last of Us. Jest programistą, który przeszedł tą ścieżkę właśnie taką bardzo tradycyjną. On skończył na Politechnice Łódzkiej informatykę, był programistą, potem przez wiele lat był programistą w CD Projekcie, jest odpowiedzialny za pierwszego Wiedźmina i częściowo za technologię drugiego Wiedźmina i pozostałych Wiedźminów. I potem pojechał w świat pracować, najpierw pracował przez kilka lat w Lionhead Studios, a teraz siedzi sobie w Naughty Dogu i robi fajne gry. Zapytałem go, jakie dajesz rady ludziom, programistom, którzy chcą dobrze się przygotować właśnie do tego, żeby być dobrymi programistami w game devie. No to dam takie rady. Dużo kodować, to jest podstawa. Musimy programować, musimy być programistą praktykiem. Nie tylko wiedzieć, że przeczytałem podręcznik, napisałem program Hello World, bo to każdy potrafi, tylko że robić, pisać mnóstwo programów różnych tematów, poruszać w nich różne tematy, realizować różne algorytmy, uczyć się bardzo dużo praktycznego kodowania. Dużo czytać różnych dokumentów i to nawet dokumentów teoretycznych, to trudne, to Michał to umie, akurat z tym miałbym spory problem. I analizować je tak, żeby móc potem na podstawie tego dokumentu stworzyć i zaprogramować algorytm jakiś, który jest tam zarysowany. Dużo analizować cudzego kodu, po to, żeby się nauczyć tych najlepszych sztuczek, żeby zobaczyć najfajniejsze triki, jakie są w tym kodzie. Bardzo dużo rozmawiać z innymi na temat tego, co się robi, na temat tego, jak programujemy i szukać błędów w swoim kodzie, szukać błędów w cudzym kodzie, starać się swój kod optymalizować i tak dalej. Nie bać się przede wszystkim błędów. No, pierwszy kod będzie zły. Pierwsze programy, znaczy to, jeżeli napiszemy kawał kodu i on nie będzie błędny, to jest jakieś nieprawdopodobne szczęście. To znaczy, że coś przeoczyliśmy, to się nikomu nie udaje. To nawet programiści tej klasy popełniają mnóstwo błędów, więc nie ma się czego obawiać. I tak trzeba się cały czas doskonalić. To jest coś, co jest bardzo istotne. Nie, jeżeli napiszemy kawałek kodu, to za pół roku napiszemy ten kawałek kodu lepiej, optymalniej, on będzie wydajniejszy, będzie zużywał mniej pamięci i tak dalej. No i jakby pokazywać to, co robimy, po to, żeby inni mogli zobaczyć, żeby mogli nas krytykować. Ta krytyka będzie owszem bolesna, bardzo często, ale będzie bardzo pouczająca, bo fajnie się uczyć na pomyłkach swoich czy innych. Bardzo, bardzo ciekawe rady, myślę, że warto je zapamiętać. Artysta, jeśli wybieramy tą drugą ścieżkę, bardzo dobra ścieżka też na artystów, jest nieustanna zapotrzebowanie w branży, szczególnie obecnie, nie na wszelkich, ale już animatorzy to są wyjątkowo w cenie. Problem z kształceniem się w kierunku artystycznym jest taki, że uczelnie artystyczne praktycznie, tam jakieś są drobne może odstępstwa od tego, nie uczą wiedzy bezpośrednio przydatnej w tworzeniu gier. Znaczy one uczą oczywiście ogólnej wiedzy artystycznej, która jest bardzo przydatna, natomiast nie uczą ani procesów, jakie które są przydatne, ani narzędzi i tak dalej. Uczą bardzo, bardzo tradycyjnej. Niemniej jednak ta tradycyjna wiedza bardzo pomaga, natomiast całą resztę związaną z procesami i z narzędziami, jakich używa się przy tworzeniu gier, niestety trzeba nauczyć się samemu. Nie jest to żaden problem obecnie, ponieważ dostęp do tej wiedzy jest tak powszechny, że już bardziej chyba być nie może. Są tysiące stron, forów, tutoriali na YouTubie, które pokazują, jak robić generalnie grafikę do gier, czy też dobrą grafikę trójwymiarową przy użyciu dostępnych obecnie narzędzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to po prostu, żeby się z tym zapoznać, nauczyć i wypróbować samodzielnie i potem już robić i budować swoje portfolio. No bo oczywiście jeśli chodzi o zatrudnienie artystów w game devie, liczy się praktycznie głównie portfolio. Mniejsza o to, jakie kto tam ma wykształcenie. I więc własne prace, własne kształcenie i to są dwie, programiści i artyści, to są dwie takie dziedziny, w których wejście do game devu jest relatywnie proste. Oczywiście, jeśli weźmiemy odpowiednio dużo własnej, włożymy mnóstwo własnej pracy. Więc na podsumowanie,
uczmy się, bo to się zawsze przydaje, czy samemu, czy też poprzez klasyczny system edukacji, róbmy gry, bo to jest niezbędny moim zdaniem element, żeby gładko i bezproblemowo wejść do branży. No i szturmujmy tę branżę, bo warto w niej być. Ja dziękuję. To wszystko.